Dobra, naprzód! Stotek, patrz, klapka. Ognia! Au! Cześć, słuchajcie, dzisiaj jest sobota, taka trochę nadzwyczajna, ponieważ obchodzimy okrągłą osiemnastkę Wojtasa, czyli naszego tak zwanego cementa, organizatora Małej Armii. Teraz wszyscy poszli w pierwszy scenariusz w bój, do lasu, ale od drugi scenariusz i trzeci scenariusz zapowiada się bardzo urodzinowy. Zostańcie z nami i oglądajcie dalej, co będzie się dziać. Mam? Zdrawite, jestem swój! Do przodu, słuchajcie, podciągajmy do przodu, ile się da. Bo tam jest niewiele duża przerwa. Bo się zaczynamy wygryzać, tak kupić, jest przerwa, nie ma nikogo między nami. Przepraszam, ale strzelałeś po górę w stronę, sorry. Znowu, sorry, ale widzisz, tak też jak się zajebki, kurwa, że swój zmiana drużyny później stawia. Halo, zapraszam was, słodziaczki, na zbiereczkę. Wychodzimy, wychodzimy. Co do scenariusza urodzinowego dla cementa, który tam jest. Uśmiechnij się, pomachaj cement. Pomachał i się uśmiechnął. Mamy przygotowany scenariusz, gdzie jego zadaniem będzie sprawdzenie wydolności płuc na 40 lat, które skończył właśnie. Jego zadaniem będzie nadmuchać balony na znalezione przez niego ukryte na terenie rozgrywki flagi. Na tych flagach jak znajdzie, dmucha balon, wiąże, przytyka. Jeżeli z kolei przeciwna ekipa, w której nie będzie grał, znajdzie takowy balon, ma za zadanie te balony zestrzelić. Jeżeli cementowi uda się utrzymać przynajmniej połowę balonów, czyli 5 z 10, to jego drużyny wygrywa, w przeciwnym razie no tak średnio bym powiedział. Ej, start, start, start! Go, 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 go! Tak.
Okno, okno jeszcze. Jeszcze do przodu! Mamy kogoś, co tu mamy? Są zawalone gdzieś tu? Tu jest jedna. Dobra, ja kucham. A tego bez rękawic. Dobra, jeden wisi! Dawaj Marcin, dawaj! Stoi na flaga. O, faksa pokryć! Tak, dawaj! Jak obecnie sytuacja wygląda? Sytuacja wygląda obecnie tak, że musimy ich przepchnąć, bo co zawiesimy balon, przebijają go nam, więc musimy zwiększyć ich dystans do balonów, aby było bezpiecznie dla baloników. Co niniejszym czynimy. Sytuacja wygląda tak, że przed nami w rowie jest trzech typa. Właśnie do nich strzelam. Tam są nasi. Tu jest mój wspaniały, seksowny kolega. A tam są przeciwnicy. Ale za chwilę ich stamtąd wypchniemy. Dlatego nie przeszkadzaj mi teraz, jestem zajęty. Podchodzi. O, jest faktycznie. Ale uciekł, uciekł, a boi się. Sytuacja wygląda tak, że cement bardzo dużo biega w to i z powrotem, ale no płuc nie ma takich dobrych, więc balony na razie tylko w ilości 1. Myślisz o tym tu? No. Przewidzę. Już nie, to ilości 0. Dmuchaj cement, dmuchaj! Już wiesz, bo mi tu przebijają te balony, jak ja to je nadmucham. A tego tu przebili? Serem tu przebili. Front. Przebiegam. Możesz tego tam powiesić. O, paksa już mamy. Przepchnęliśmy go? Nie. Tego wyjebałeś już od tego, no to. Tak. Poczekaj, mamy po krasie. Ja chuja, się tu bije.
minuta do opaska, próbujesz wybić. Biegnę im, biegnę im. Leć. 18, 17, 16, 15, 14, 11, 12, 11, 10. To nie miało być łatwo, to też zrozumiałem. Ale fajnie, dziękuję. Uważaj! Drzewo. No i cóż, nie do końca się udało. Plan był o ciupinkę inny, to znaczy mieliśmy powiesić na co najmniej połowie flag baloniki. No niestety, nie było to tak łatwe. Przeciwnik mocno nas trzymał. Plan wstępny był taki, że ponieważ bezpieczny dystans dla balonika to było około 20-30 metrów, dlatego postanowiliśmy najpierw przepchnąć przeciwnika, wypchnąć go poza zasięg flag, no i dopiero wtedy zacząć wieszać. No niestety stanęli na wysokości zadania, nie ułatwili nam go w ogóle. Polecam, polecam. No i niestety tym razem nie wyszło. Może następnym razem się uda. Dzięki. Nie przejebaliśmy. Tak nie mogę powiedzieć, że się nagrywało. Ale ony! Na tym, że ja do końca nie wiem, o co chodzi w tym scenariuszu, bo tam jest dobrze, że to mówię, wiem, ale nie, to chodzi techniczne. Ruszamy za trójki. No. Im chce respa pierdolić po przeciwnej stronie, tam gdzie jest narożnik. Trochę między zwalonym drzewem, a... To problem będzie taki, że młyn będzie siedział tu. I jak będziemy tutaj, to już będzie wpływ prosto. Jak schowacie się w przesłupie... Dlatego my... Nie jest to, teraz pojechało. To jest dramat. Słuchajcie, jest dramat absolutny. Widzimy ktoś? To jest dramat absolutny. Bóg pojechał? Nie, nagrywam. Ja nie wiem, co z tego będzie, ale nie wiem. Pierdziel. Ciekawe, czy my, czy oni. Dobra, poszerać proszę, przeliczymy się i zobaczymy balans. On jest taki szczęśliwy do momentu pierwszych kulek. A jak nie jestem, to gdzie stanę? Jestem totalnie wypalony z energii. Widzisz, że ja ledwo żyję, nie? Jedno zdanie. Jestem wypalony, zielony, czek. Zobacz, od zobacz, jaki idealny spot, nie? Sobie znalazło to akurat. Czemu tylko na tej ręce, a nie na przykład na dwóch? Dobrze, to teraz cichutko. Słuchajcie, wiecie doskonale, że dzisiaj jest tak trochę nadzwyczajnie, a to wszystko tutaj przez tego oto pana. Dziada. Dziada. No, okrągła osiemnastka, każdy wie, o co chodzi. I dzisiaj wspólnie z baloarmistami wymyśliliśmy takie zadanko dla Wojtka. Tutaj Wojtek sobie utworzy zaraz grupę wsparcia, ale przede wszystkim my będziemy, oczywiście reszta będzie przeciwko Wojtasowi, a Wojtek będzie musiał... Zostawimy niebieski drag, bo tu już jest tak... Dobrze, właśnie, dlatego będziemy sobie teraz na bieżąco, nie wiedzieliśmy, ile osób będzie, więc ten balansik zaraz tutaj sobie wymyślimy na gorąco, ile żyć, co i jak. Przede wszystkim tutaj, jeżeli chodzi o cement, teraz wszystko. I wy też się skupcie, bo gdzie indziej będzie resp i to jest dla was bardzo ważna informacja. Wojtek będzie mieć trzy miejsca do odwiedzenia i tam będzie musiał pokonywać zadanka. Zaczynają Wojtek ze swoją grupą od trójki. Wieży numer 2 będzie mieć pierwsze zadanie do zaliczenia i od razu to podkreślam, kiedy Wojtek wykonuje zadanie, wtedy nie strzelamy. Nieśmiertelny, tak? Po prostu, krótko mówiąc. No, tak. Będą nieśmiertelni, nie ma sensu w niego ładować. Czyli bo to nie ma jeżeli wejdę na wieżę, to strzelanie do mnie jest bez sensu, a jak mnie ktoś boleśnie postrzeli, to mu oddam. Dobrze, zrozumiałem. Od razu mówię, żeby nie było, że nie powiedziałem. Okej, okay. I Wojtek będzie musiał się przemieścić z wieży do trapezu, z trapezu do C-kuba i tu wszędzie ma zadania, tak? Kiedy on dochodzi do miejsca zadania, nie strzelamy. Tutaj zadanko, w C-kubie zadanie, trochę tam będzie więcej siedzieć, to wszystko zależy od niego, jak to wyjdzie. I na końcu musi dobiec do szpuli, czyli tutaj, gdzie normalnie się chronujemy. Za chwilkę będą pytania, za chwilkę. I tutaj... Nie było mowy o bieganiu. Możesz tip-topami, ale to wtedy, kiedy on się będzie przemieszać z punktu A do B, z B do C, wtedy ostrzał normalna jest, gra, tak? Gra jest jakby tylko wstrzymana chwilowo. Kiedy on robi zadanie. Gra się toczy tylko do mnie, bez sensu strzelać, bo jakby jestem wtedy wyłączony ze śmiertelności, bo mam tam jakieś zadanie wykonać. Nie bardzo wiem jak. Okej. Okay. I tapki nie mamy, nie?
pamiętajcie, musimy zająć te kuba na całej długości, żeby zbudować sobie przewagę ogniową. Oni lecą stamtąd, więc wykorzystaj. Tak więc pierwszym zadaniem cementa będzie dotarcie tutaj żywym i rozmieszanie mnie. Dobra. Co już mam zrobić? Co możecie? Rozśmieszyć. O matko, ale dostałem misję rozśmieszyć Filipiny, to jest praktycznie nierealne. Ale jest parę takich sytuacji, które myślę, że sobie przypomnimy w tej chwili. To... Ale ze względu na twoje bezpieczeństwo, Filipiny, najpierw to ty musiałbyś zejść na dół. Bo jeżeli za bardzo się rozśmieszysz, to możesz przypadkiem... Do tyłu polecę. Do tyłu polecisz? No dobrze, że do góry nie polecisz, nie? No. A wiesz, czemu nie polecisz do góry? Nie wiem. Jak nie wiesz czemu? Nie wiem. Bo jest grawitacja, mordo. Ty jesteś taki inteligentny. No nie śmiej się, no gdzie? To jest powaga, grawitacja. Spadasz, leci, patrz, kulka. Szyk, spada. Widziałeś? Widziałeś? I co, już? Rozśmieszony? Tak? No to przejmuje cię, w takim razie walczysz z nami. Nie wiem, czy to jest możliwe i dopuszczone, ale... I tak. Ale i tak jesteś z nami, dobra. To walczymy dalej. Studi! Studi! Ogień na lewo od trapeza, na dojście, nie? Przyjmuję! Przejdźcie do Cekuba. Tak. Kurwa, mieli kogo wybrać. Sam cię muszę nieść? No raczej tak. A wstać może rzeczysz? Mówię. Odsłaniajcie mnie! Odsłaniamy go! Okej! Dobra. Zaniosłem. Jest teraz. Aha. Potrzebujesz troszeczkę wsparcia. No. Bo musisz na ślepo ustrzelić basera. Dobrze. Dobra. Lupa do góry. Już. Lewo. Lewo. Kajdę. Prawo. 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 Dół. Nie. Lewo. Dobrze. Jak nie Malfoja, to skrzynię. Jacek! Po całej długości odbywamy do kawałek. Bądź kawałek, nie stuć kawałek. Bądź kawałek gleba. Kawałek gleba. Mam na imię Jose Sanders. Nie trzymać dalej, podnieś! Ale możesz mnie nazywać hrabia El Mucho Pinto. Mam dla pana zagadkę. Słucham. Dlaczego zegar skoczył z okna? Tutaj już nie strzelamy. Dlaczego zegar skoczył z okna? Tak. Bo mu godzina wypadła. Bardzo ładnie! Tak? Można odłożyć skrzynię! Na szpulę! Na szpulę! Dobra, ja zrobię to. Nie. Okej, okay, koniec! Mamy to! Koniec! Zmęczyli mnie tym. Po tej
Dawniej Strzelance. Zapraszam wszystkich na mały poczęstunek. A teraz może odśpiewajmy już to 100 lat. Słuchajcie, bo ja od rana staram się to zrobić. Więc słuchajcie, na 3, 4. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat. Właśnie! Cemencik, życzę ci wszystkiego dobrego. No nie wiem, no szczęścia w miłości chyba już jest. Kurde, no żebyś się nie zmieniał, dalej był pogodny, żeby firma się rozwijała i robił to, co lubisz. No Cement, miłość masz, pieniądze masz, gówniaków widzę, masz tutaj od chuja. To mało kulek w twojej dupie, a dużo we wroga. Cement, wszystkiego najlepszego, zajebista arenka i wszystkiego naj. Życzenie dla Cementa, życzę mu przynajmniej kolejnych jeszcze 10 lat tutaj na Poru i kolejnych 40 później jeszcze w trakcie organizacji. Cement, gdzie jesteś? Wszystkiego najlepszego, ziomuś! Gdzieś tam się schował, myślę, że usłyszy. No, także od organizatora dla organizatora wszystkiego najlepszego. Co mówimy? 100 lat Cement. Mam nadzieję, że 18 będzie dla ciebie idealnym czasem. Boli! Tak! Dokładnie. Podpinamy tak było. Się w 100%. Tak było, nie zmyśliłem. Robiłem reklamę. Cement, wszystkiego najlepszego. Życzę ci Capybar 01. Cement, dzisiaj ogólnie, jak zobaczysz ten film, były twoje, czy są twoje urodziny. Życzę ci wszystkiego absolutnie najlepszego. Jesteś najbardziej gnojowatym, najgorszym szefem, jakiego miałem, ale chociaż mi za to płacisz, mogę cię powyzywać, możemy się powyzywać, pośmiać, jest super i szczerze, naprawdę życzę ci wszystkiego, co dobrego i żeby ta firma cały czas się rozwijała, bo tworzymy coś tutaj naprawdę niesamowitego i lećmy dalej, lećmy z tym dalej. Wszystkiego najlepszego. 2 minuty do zbiórki. A ja tutaj tak na szybko. Czego mogę życzyć Cementowi? Przede wszystkim miłości, bo jest bardzo ważna, żeby po prostu funkcjonować w rodzinie. Zdrowia, bo zdrowie też jest ważne. Jak jest zdrowie, to jest wszystko, tak się mówi. No i żeby tutaj zawsze panowała taka atmosfera, jaka jest dzisiaj. Najlepszego Cementu.